Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy i tym razem będzie to horoskop dla panny. I patrzymy, co też pannom ten miesiąc przyniesie. Panny, na co powinny zwrócić uwagę w miesiącu sierpniu. Przepraszam Was za te stukanie, pukanie, ale no prace remontowe muszą się jeszcze tutaj, jak się okazuje, realizować. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzające dla Was. Panna w sierpniu. Na co panna w sierpniu powinna zwrócić uwagę? Panna w sierpniu. Nowe możliwości zawodowe, które jakby są niedostrzegane przez Was, ale zobaczymy. Panna. Jak się będzie rysował sierpień dla panny? Sierpień dla panny. W sierpniu jesteście panny, moje drogie, pokazane jako osoby pracujące, tak? Osoby, które szukają pracy, jesteście w królowej monet. Królowa monet to jest osoba pracująca. Mam również zaproszenie na jakąś uroczystość, do której warto by było nie podążać, bo ja tu mam pokazane, poczułam się oszukana, poczułam się wykorzystana, mogłam z tego zrezygnować. Dokładnie tak. Mam też pokazane, że ktoś z przeszłości może chcieć się do Was dobijać, ktoś może chcieć się przy Was być. Ten osobnik nie będzie odpuszczał. Zatem jeśli chcecie funkcjonować pozytywnie w kwestiach emocjonalnych, to tutaj wyraźne i stanowcze nie. Również karty pokazują, żebyście uważały na jakąś zgubę, bo mi się tutaj rysuje. Piątka denarów mówi o zgubach, o zawieruszeniu, o tym, że coś ważnego straciłyśmy, zgubiłyśmy. Jest to do odzyskania, ale jest dyskomfort z tego tytułu. Nie daj Boże, będą to jakoś dokumenty związane z podróżą, na przykład, tak? Taka jest historia. Zwróćcie uwagę również na swój stan zdrowia, jeżeli chodzi o układ moczowy i nerki, bo mi się tu bardzo mocno to zaznaczyło. Jeżeli chodzi o mężczyznę, który gdzieś tam dla pań, mam tu jakieś pod koniec sierpnia, na początku września coś takiego, co się może zaczynać dziać, zaczynać kiełkować. Na początku możecie mieć wrażenie, że to jest chwilowe, ale co będzie dalej, dużo będzie zależało od Was. Zatem, osoby, które szukają pracy, jesteście zdefiniowane jako osoby pracujące. Osoby, które pracują i są aktywne zawodowo, mam wrażenie, że czeka Was jakaś podróż, jakieś przemieszczenie, być może jakaś delegacja, dosłownie tak. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zwłaszcza w domu, przy domu, mam tutaj znaczny rozwój, jakiś pomysł z ramienia mężczyzny pozwoli Wam na powiększenie dochodów, dosłownie tak. Osoby, które planują przeprowadzki, przemieszczanie się, również to też będzie się realizowało i podczas tej przeprowadzki również czegoś nie zgubcie. Osoby, które szukają partnerek, panowie, jak najbardziej w drugim, trzecim tygodniu taka osobka się może pojawić. Panie, pod koniec sierpnia, z początkiem września również się tu rysuje. I osoby, które po pierwszych dwóch tygodniach sierpnia będą zapraszane na jakąś uroczystość, dobrze by było, żebyście się zastanowili, czy w tym kierunku chcecie podążać, bo ja mam pokazane takie wykorzystanie, że się tak możecie czuć, że nie do końca jest to właściwa droga dla Was. Takie są tutaj informacje zdrowotnie, tak jak mówiłam, kwestie regeneracji organizmu, lepszy sen, ale także kwestie związane z układem moczowym i z nerkami są do kontroli. A jaki rozrachunek w ogóle sierpnia dla Was, kochane panny? Wzrost finansów. Przede wszystkim ta sfera będzie u Was dominującą w tym sierpniu. Także działajcie, aktywnie poszukujcie, bo te działania będą definiowały się sukcesem finansowo-zawodowym. Zatem takie mam tu informacje dla Was, kochane panny. Zatem spinamy, jak ja to mówię, cztery litery i idziemy do przodu. Nie odrzucajcie tego, że praca ta, którą właśnie chcecie wykonywać, ta, bo królowa monet to jest osoba, którą się chce mieć w zespole, to jest osoba, w którą się inwestuje, w którą warto tutaj kłaść wszelki nakład, jeżeli chodzi o szkoleniowy, to jest osoba, która będzie mogła awansować, to nie jest tak, że się zatrzymacie w miejscu. Ten aspekt finansowo-zawodowy również w tym sierpniu się dla Was bardzo mocno zaznaczył. Zatem ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiaj.
To był horoskop dla panny, przypominam, na miesiąc sierpień. My się widzimy za miesiąc, a z poniektórymi już jutro. Ściskam was bardzo, bardzo mocno. Pozdrawiam. Pa, pa!